10 najciekawszych napadów na banki. Napad na Bank Polski w Częstochowie. Próba napadu odbyła się w grudniu 1929 roku. Grupą dowodził Stanisław Cichocki. Grupa Cichockiego postanowiła dostać się do kasy banku przez wykonanie otworu w ścianie. W tym celu kupili mieszkanie w oficynie sąsiedniej kamienicy, które od pomieszczeń bankowego archiwum dzieliła jedynie cienka ściana. Cichocki planował przebić się przez ścianę do archiwum, skąd mógłby swobodnie przedostać się do skarbca i otworzyć go za pomocą palnika. Dla sfinansowania przygotowań do tego napadu Cichocki obrabował warszawski zakład jubilerski, z którego ukradł 170 tysięcy ówczesnych złotych i biżuterię. Policja państwowa, prowadząc śledztwo w sprawie napadu na jubilera, zdołała Cichockiego zatrzymać w 1930 roku, a znalezione wówczas plany urządzeń alarmowych i rachunek za nabicie butli 1000 litrów acetylenu skierowały śledztwo w stronę przygotowań do napadu na bank. Jeden z projektantów systemów alarmowych rozpoznał w schematach Cichockiego instalację częstochowskiego oddziału Banku Polskiego. Po odkryciu zakupu mieszkania w sąsiedniej kamienicy podjęto w niej poszukiwania i odnaleziono prawie ukończony otwór w ścianie prowadzącej do banku. Plany włamywaczy pokrzyżował niespodziewanie syn nocnego stróża banku, który przyszedł do ojca z kolacją. Knightsbridge Security Deposit. Do napadu doszło w 1989 roku, latem. W angielskim banku zamożni obywatele przechowywali najcenniejsze rzeczy. Włoch Valerio Vicce postanowił zachować się jak w gangsterskim filmie i wszedł do banku z bronią w ręku. Opróżnił cały skarbiec o łącznej kwocie 200 milionów dolarów, po czym uciekł za granicę. Wpadł w ręce policji po tym, jak postanowił wrócić do Anglii, odebrać swoje Ferrari. Napad w Lloyds Bank. Włamanie do londyńskiego oddziału przy Baker Street dokonane 11 września 1971 roku. Złodzieje wydrożyli pod ziemią 15-metrowy tunel do skarbca i ukradli ze skrytek depozytowych gotówkę i biżuterię wartości wielu milionów funtów. Sprawców nigdy nie znaleziono, nie odzyskano też większości skradzionych dóbr. Przebieg kradzieży do złudzenia przypominał historię rozwiązaną przez Sherlocka Holmesa w Związku Rudowłosych. Symbolika lokalizacji banku przy Baker Street nie umknęła złodziejom. Przed zakończeniem całej akcji napisali na wewnętrznej ścianie sejfu: może Sherlock Holmes spróbuje to rozwiązać. Kradzież odkryto dopiero po otwarciu banku w poniedziałek. Uderzenie na bank emisyjny w Częstochowie. Akcja polskiego podziemia. Napad na częstochowski oddział banku emisyjnego w Polsce, przeprowadzona 20 kwietnia 1943 roku. Narodowe Siły Zbrojne były w trudnej sytuacji finansowej, gdyż wszystkie środki na walkę podziemną musiały zdobywać w walce z wrogiem. Władze okręgu Częstochowa zdecydowały, że w 1943 roku dojdzie do pozyskania pieniędzy drogą napadu na niemiecki bank. Pod bank ciężarówka dotarła o 10 rano. W tym czasie nieopodal zaczynały gromadzić się oddziały Wehrmachtu przygotowujące się do defilady z okazji urodzin Hitlera. Tam czekało na nich trzech żołnierzy NSZ ubezpieczających akcję na zewnątrz budynku. Ubrani po cywilnemu dwaj polscy żołnierze weszli z walizkami do banku. Przebrani w niemieckie mundury partyzanci udawali natomiast ich obstawę. W portierni związano strażnika oraz polskiego policjanta, a ich miejsce zajął partyzant. Następnie partyzanci wtargnęli do banku i zażądali wydania pieniędzy na cele walki podziemnej. Otwarcie zabezpieczonego sejfu zajęło prawie 40 minut. Po otwarciu zdobyto łącznie 2,5 miliona złotych. Wychodzący partyzanci zabrali strażnika jako zakładnika, ale ten przed bankiem wyrwał się z rąk porywaczy i krzykiem zaalarmował otoczenie. Ciężarówka przejechała jednak bez problemów przed siedzibą Gestapo i polscy powstańcy uciekli. Andre Stander, kapitan policji w kryminalnym wydziale dochodzeniowym na posterunku policji w Kempton Park w Republice Południowej Afryki, który rabował małe banki w latach 70. XX wieku. Znany był z zuchwałych napadów na banki. Zdarzało się, że Stander rabował banki w czasie przerwy na obiad, a następnie wracał w miejsce napadu już jako oficer mający prowadzić dochodzenie.
Napad na bank przy ulicy Jasnej w Warszawie. Wydarzenie z dnia 22 grudnia 1964 roku w Warszawie. Około godziny 18.30 pod bank przy ulicy Jasnej podjechał samochód marki Warszawa, przewożący pieniądze będące całodobowym utargiem Centralnego Domu Towarowego. Z samochodu wysiedli konwojenci. Jeden z nich zderzył się z napastnikiem idącym od ulicy Jasnej, który strzeliwszy mu w pierś, wyrwał mu worek z pieniędzmi, po czym strzelił kilka razy w karoserię samochodu i oddalił się. Chwilę później zaatakowany został drugi konwojent, który został zastrzelony przez drugiego napastnika. Napastnicy wsiedli do samochodu Warszawa i oddalili się z miejsca przestępstwa. Jeszcze w toku śledztwa powstała hipoteza, iż napad ma podłoże polityczne. Oficjalnie sprawców nigdy nie wykryto. Napad w North Hollywood. Wydarzenie, które miało miejsce 28 lutego 1997 roku w Kalifornii. O godzinie 9.17 dwaj mężczyźni wtargnęli do siedziby banku Bank of America w North Hollywood. W banku znajdowało się wtedy 10 pracowników, 3 strażników oraz 32 klientów. Podczas napadu jeden z klientów został uderzony w głowę AK. Napastnicy wynieśli z banku 300 tysięcy dolarów. Przypadkowy obywatel, który widział napastników wchodzących do banku, poinformował policję. Zauważył ich również policjant wyprzejeżdżający w pobliżu radiowozie. Przed bankiem doszło do strzelaniny z policją. Zginęli bandyci, 11 funkcjonariuszy oraz 7 cywili zostało rannych, zaś 17 policjantów zostało odznaczonych medalem za męstwo. Po tych wydarzeniach patrole policji w USA zostały uzbrojone w karabinki M16. Na podstawie tych wydarzeń nakręcono film pod tytułem 44 minuty strzelanina w północnym Hollywood. Napad na bank w Wołowie. Wydarzenie z 19 sierpnia 1962 roku miało miejsce w Wołowie w pobliżu Wrocławia. Był to jedyny bank w mieście. Gromadził utargi ze wszystkich miejscowych sklepów oraz przechowywał pieniądze na wypłaty dla większości mieszkańców Wołowa i okolic pracujących w zakładach produkcyjnych oraz PGR-ach. Sprawcy porozumieli się ze skarbnikiem banku, który dostarczył informacji umożliwiających napad. Napastnicy późnym wieczorem za pomocą prostych narzędzi ślusarskich dostali się do pomieszczeń bankowych, następnie obezwładnili strażnika, po czym przez wybitą przy użyciu podnośnika samochodowego dziurę w stropie dostali się do skarbca. Z kasy zabrali 12 milionów złotych w banknotach o nominałach 500 i 100 zł. Po opróżnieniu sejfu opuścili miejsce przestępstwa samochodem marki Warszawa. Po około 2 miesiącach od napadu napłynęły meldunki o próbach wprowadzenia do obiegu pojedynczych banknotów 500-kami. Próbowano zapłacić za zakupy w różnych sklepach. Ponadto siostra jednego ze sprawców próbowała wpłacić 18 tysięcy złotych na konto w oddziale NBP w Pruszczu Gdańskim. Doprowadziło to do szybkiego wykrycia sprawców napadu. Po ich aresztowaniu okazało się, że żaden z nich nie wszedł dotychczas w konflikt z prawem. 5 głównym sprawcom sąd wymierzył karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą po 5 latach zamieniono na 25 lat pozbawienia wolności. 2 wspólników skazał na 15 lat pozbawienia wolności. Skazano ponadto 20 innych osób z kręgu najbliższej rodziny, krewnych i znajomych sprawców za paserstwo, pomocnictwo lub niepowiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Wszyscy odzyskali wolność. Ostatnio opuścił zakład karny w 1979 roku. Nigdy później nie weszli w konflikt z prawem. Napad na filię Credit Banku przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Wydarzenie z 3 marca 2001 roku. Sprawcami napadu byli 3 pochodzący z Łochowa pracownicy agencji ochroniarskich. W sobotę 3 marca 2001 roku przed godziną 8 jeden z nich pod pretekstem zostawienia munduru wszedł do filii, wprowadzając swojego wspólnika, który następnie zastrzelił ochroniarza. Następnie do banku weszła reszta włamywaczy, otworzyli sejf i zabrali gotówkę. Sprawcy zostali zatrzymani w wyniku śledztwa w lipcu 2001 roku. Obciążające zeznania złożył brat jednego ze sprawców, któremu sprawcy polecili spalić ubrania używane w trakcie napadu. Dar es Salaam. Wydarzenie to miało miejsce w 2007 roku. Prywatna placówka o nazwie Dar es Salaam w Iraku została obrabowana przez strażników pilnujących skarbca. Był to jeden z najprostszych napadów, ponieważ ochrona i policja prawdopodobnie podzieliła się łupem. Sprawa nie została ukazana w mediach, a pieniądze nigdy nie powróciły do banku. Szybko, prosto, cicho. Dziękuję. Nie wiadomo, ile skradziono, ale napad ten uznaje się za największy napad na bank w historii.
Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały. A to ciekawe oraz światową historię. Trzymajcie się. Cześć.